Chodź, zapalimy światełko w twoim pokoiku. Chodź. Chodź, włączymy te światełko. Chodź. Te włączymy? Te tutaj włączymy? O. A ty masz ładną choineczkę swoją, nie? Ale super. A ty włączyłeś swoją małą choinkę? Nie. A kto ją włączył? Nie wiem, tata. Nie wiesz, tata ją włączył? Chciałem włączać. Bałwanek. Co ty jeszcze masz? Auto masz, tak? Super. No. Same autka. Laczko. Autko. I pojeczkę. I chodźcie właśnie. O tego, ten fajny, super. Uważaj, bądź się szczaśnie. Nie wiem. Skąd masz? Nie wiem. Wow. To Mikołaj, pomaga Mikołaju. Co on ci przyniósł? Ale czadowe. Ale milutkie. Też bym takie chciała, Jan. Jak on tu wszedł? Jak spałeś? No. Niemożliwe. Szybko. Weź usiądź, ściągniemy te skarpety i ubierzemy te. Ale czad. Niemożliwym. Ale fajnie, co? Niemożliwym. Przyniósł ci? No. Super. Niemożliwym. Nie zauważyłeś? Nie. Chciałeś takie kapcie? O matko, jakieś tu wkłada. Takie królik. Królik też chce? No. Ej, no jak to się tu wkłada? No. A, to się jak wsadzi tą... O matko. Czemu tego nie idzie włożyć? Wsadziłeś tą nogę tam, czy nie? Ej, Jan. Gdzie masz tą nogę? Co to są za buty? O matko. Czemu tego nie idzie wsadzić? Co tam? Coś tam jest w środku? Nie. Nie, no nic nie ma. To o co chodzi? Czekam ten na tą, czy tak? No może tego wspomnę, no ale... No widzisz, przyniósł ci? Super, tylko mamie. O, ten wraz teraz? Czy nie? Wszedł? Tak. Weszła nowe, czy nie? Weszła. Weszła? Daj ten rozmiar. Druga też nie weszła? Nie. Nie, no weszły, co? Tylko musisz prosto nogi stawiać, no. Co, spoko są? Czy nie? Wychodzimy, chodź. Chodź, bo pogryziesz coś. Chodź, mały. No chodź. Dalej, chodź, Charlie. Chodź stąd. Charlie. Ale super masz. No, też bym takie chciała. Czekaj. O, biegnie. Charlie. Dobra. Wybieg, dobra. Jeszcze mamy szczotkę dla Charlie'ego. Musimy go później wyczesać, nie? Tak? Bo on linieje trochę. Dobra. Cześć kochani, witam was serdecznie w kolejnym filmiku i na pewno zobaczycie coś tam z gotowania, a pokażę wam jeszcze zakup, bo wróciłam właśnie, byłam kupić choinkę i od razu zrobiłam jakieś zakupy. No a tak jak widzieliście, Jasiu, albo zobaczycie, zaraz Jasiu dostał pobudki od Mikołaja i dostał kubeczek. Pokażę wam tutaj zakupy z Biedronki. No nic tutaj ciekawego, ciekawe jest tam w tej torbie, ale już wam pokażę wszystko. Ręcznik właśnie do sprzątania. Jeśli wyciągaj, nie, to nie było, tu zostaw. Tu mamy chusteczki, łatwaciki. O, tu wzięłam sobie rękawiczki gumowe właśnie do sprzątania. Tu też chusteczki. Tutaj mam kulkę pod pachy. O, to jest fajne. Taki zapaszek do wnętrza, więc zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie długo pachnieć. A my rękawiczki razem? No, ale to jest tylko jedna czara dla mnie, wiesz? Tu mam akurat emulsję do higieny intymnej. Maszynkę. Wzięłam teraz taki właśnie płyn do WC, zobaczymy jaki będzie. Nigdy właśnie takiego nie miałam z tej firmy, więc zobaczymy. No i bułeczki. Tak, zaraz sobie zjemy. A tutaj, czekaj Jasiu. Tu mam Pepko i mam tu Brico Marché.
I to jest tutaj z Brico Marshall, po prostu zwykłe takie zmywaki, ale no wiadomo, są potrzebne też. Wzięłam je ten komplet bombek, nic więcej nie brałam, bo niestety nic nie było fajnego, a stwierdziłam, że kupować tylko tyle, żeby kupić, to bez sensu. I one, tak jak widzicie, mają taką włóczkę tutaj przyklejoną, wyglądają bardzo ładnie. Jasiu, ale poczekaj, bo ja chcę pokazać. Poczekaj. Wzięłam też z takich świątecznych rzeczy w Pepco taki wężyk świecący i myślę, że go dam na balkon chyba, bo może być też właśnie na zewnątrz. Taki wzięłam tutaj czubek na choinkę. Takie zwykłe małe lampeczki właśnie na balustradę, bo nam się popsuły z zeszłego roku. Mam takie dwie pary w Brico Marché, tak? Wzięłam taką kokardę, gdzieś ją tam na choince zawieszę. O, i chciałam właśnie jakiś talerz ładny do pierniczków, ale wszystkie w Pepco kosztowały około 30, 40, nawet 50 zł. I wzięłam taki na końcu zwykły szary zadychę. Myślę, że też fajnie wygląda. A w Brico Marché, jak się robiło zakupy za minimum 100 zł, dostawało się ręcznik, więc dostałam ręcznik za darmo. Dobra, to może lepiej odstawimy. Zobaczcie, takie nam te pierniczki wyszły, więc zaraz je ładnie ułożymy. Mam jeszcze więcej oczywiście. Jasiu, ale nie otwieraj tych lampeczek na razie. Postanowiłam też dokupić nam pojemniki do mrożenia, do przechowywania żywności, bo niestety to ginie nie wiadomo jak. Albo mamy góry, albo same doły, a nigdy nie ma kompletu, więc takie właśnie tutaj są 3 sztuki. Wzięłam też z Willedy 3 takie ściereczki. Myślę, że lepiej właśnie kupić takie niż te zwykłe, bo te można prać i nic się nie dzieje, długo służą, a takie zwykłe się kupi i za chwilę się już rozrywają. Tutaj o, mam właśnie drugą parę tych lampeczek, one są tanie, 6 zł. Wzięłam też taki drucik, bo nasz już się do niczego nie nadaje, muszę go właśnie wyrzucić. Ja się tylko nie popsuj. Wzięłam do mycia podłóg tytan, taki, zobaczymy. Myślałam, że biorę prąd, a wzięłam tytan, dobra. No nie działa, bo nie ma baterii. Ojej, to nam przeważa. Wzięłam do sprzątania taki Ajax. Zobaczymy, jak będzie pachnieć. Ja mam Ajax zielony i mam mydło marsylskie, ale już mi się znudziły te zapachy. Stwierdziłam, że biorę coś innego. Taki wzięłam do mycia drzwi. Taki tu spray. O, i taki mały pojemniczek też. W Brico taki mały pojemniczek kosztował chyba 3 zł, więc super do jakiegoś sosu na przykład, albo jakaś resztka jedzenia zostanie, to wiecie, potem nie zajmuje dużo miejsca w lodówce. Poczekaj, Jasiu. Mam tu dużo tych pojemników. Mam 2 takie i one chyba kosztowały 4 zł, coś takiego. Albo 4 albo 5, a te duże kosztowały 6 zł. Też mam 2 takie. Miska jest Pepco, chyba kosztowała 3 zł. A nie, 5. Dobra, no mniejsza o to, ale nie mam żadnej takiej miski. Ja się pomału, bo teraz tylko się potrzaska. I taki słoik wzięłam właśnie, bo nie mam do buki tartej, czy do czegoś nam tam brakuje. I co, to już wszystko? No. No, choinka jeszcze, ale choinka jest jeszcze w aucie, więc to tym zajmiemy się jutro. A teraz zabieramy się już za sprzątanko, więc może też coś dla Was tutaj nagram. Te pojemniki muszę wszystkie właśnie wstawić do zmywarki, żeby się, wiecie, wyparzyły. Wstawię je na chwilę, tą deskę. A, deski nie pokazałam chyba. Deska kosztowała 3 zł, więc super. Taka mała, przyda się, łatwo ją umyć, bo te drewniane, wiecie, już gorzej. A mistrzu, co Ty robisz? Baterie? Daj, ja otworzę, co? No. To daj. I robimy sobie kolację. Baterie, tak ładnie. Ładnie będzie? Czekaj, która to? Takie papuszki moje, ale ładnie. Takie ulubione twoje papuszki? Tak. No kurczę, jak mam to tu ściągnąć? Nie wiem, jak to tu jest. A, i pękło. Jak to się w ogóle... Aha, to jest na śrubkę, no nie wierzę w to. Zobaczcie. Zrobili lampki na śrubkę. Nie wiem, czy ktoś im kradł wnętrzności, czy co. Nie wierzę. Dobra, mam węknięte już, Jasiu, teraz. Nie wkładamy teraz tych, bo nie mamy śrubokrętu. Musimy poszukać pewnie śrubokręt, wiesz, bo teraz trzeba mieć śrubokręt do takiego czegoś.
Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and all lang syne? For all lang syne, my dear, for all lang syne, we'll take a cup of kindness yet for all lang syne. Spróbuj, powiedz, jak wyszło. Będziesz tym znawcą. Proszę. Aha, robisz zdjęcie jedzenia? Jan. Dalej, zostaw ten telefon i spróbuj. Dobra, teraz cię nagram. Daj, nagram cię i powiedz, czy dobry. Dalej, co? No dobra, już nie rób zdjęć. Spróbuj, czy dobre wyszło. No skąd wiesz, że niedobre, a masz najpierw spróbować. No, na głowę ci wypluję, za chwilę tobie wypluję. Dobra, dalej. Próbuj i powiedz, jaka ocena jest. Co? No tak, polizać to wiesz, masz to zjeść. Ugryź, wiesz, to w rękę i ugryź. Tak jak bułkę. No to jest tak bułeczka. Tak chwytasz to, tą kanapkę i jesz. I co myślisz? Dobry? No to git. Tonnikiem. To piona. Co? Tak. Dobre? Dobra.